Długo czekaliśmy, ale jest! Wojna komputerowa, drugi odcinek, seria już na dobre zagości na naszym kanale. Zaczynamy od pierwszego progu 1500 zł. Części muszą być nowe, prosto ze sklepu, a komputer musi nadawać się do gier i podstawowego użytkowania. Ja za to wybiorę, który komputer osobiście bym kupił, ale przede wszystkim liczę na Was, że Wy wybierzecie, który komputer Wam bardziej pasuje i gdybyście mieli 1500 zł, w który byście zainwestowali. Dziś tych dwóch panów zmierzy się ze sobą. Czas na wojny komputerowe. 1500 zł, dokładnie tyle tym razem Piotrek dał nam budżetu na zmontowanie odpowiedniego dla niego zestawu do grania. Tutaj od razu w głowie pojawia mi się taki szalony trochę pomysł, ponieważ te 1500 zł to jest zdecydowanie za mało, żeby składać komputer z kartą graficzną. Ale ja się chyba tego podejmę. Wydaje mi się, że Dawid podejdzie tego znacznie bardziej racjonalnie i zrobi coś na zintegrowanym układzie graficznym. Zacznijmy zatem od procesora. Co tutaj mamy najtańszego? Proszę bardzo, 157 zł za Ryzena 3 1200AF, czyli tak naprawdę jest to model już z drugiej generacji. Weźmy ten najtańszy, bo realnie nic więcej i tak nam się nie zmieści. Kartę graficzną zostawimy sobie na koniec, płytę główną tego jak najtańszą. Jest budżetowo. Idziemy w najtańszą płytę główną. B450, więc przynajmniej będzie obsługa dosyć szybkich pamięci, co w tej chwili sobie wybierzemy, ale maksymalnie 8 GB tu zmieścimy, więc przyszłość rozbudowy tego komputera w ciemnych barwach widzę. 2600 albo tutaj na niższych timingach. Te Ryzeny wolały chyba niższe timingi. Zresztą możemy podkręcić, a zawsze to troszeczkę taniej. Dobrze, to bierzemy tutaj. Zacznę trochę nietypowo, bo od obudowy. To jest jeden z tych podzespołów, na których przy takim budżecie bez problemu można przyoszczędzić. Tą obudowę już de facto widzieliście niedawno na moim kanale, bo ja w niej składałem swój serwer NAS, więc mniej więcej wiem, z czym to się je. Ta Akyga kosztuje niecałe 100 zł. Początkowo zastanawiałem się w kwestii procesora, czy nie iść jednak w dwa osobne komponenty, czyli najtańszy procesor plus do tego osobna karta graficzna. Takie rozwiązanie zawsze ma swoje plusy, chociażby dlatego, że w tym przypadku APU Vega, która tutaj jest, korzysta z pamięci RAM de facto systemowej, a tak zawsze karta graficzna ma oddzielną, ale niestety przy obecnych cenach w kwocie 1500 zł do grania w rozdzielczości Full HD uważam, że to właśnie takie combo, czyli APU AMD w tym przypadku jest najlepszym rozwiązaniem i postanowiłem tutaj na jednostkę nie najtańszą, bo Ryzena 5 5600G, ja przypomnę tylko, że jest to procesor sześciordzeniowy, 12-wątkowy z mocniejszą zintegrowaną kartą graficzną. Chłodzenie nieduże, ale TDP tego procesora to zaledwie 65 W, więc ten cooler w zupełności sobie z tym procesorem poradzi, a ja oszczędziłem kolejne kilkadziesiąt złotych. I te zaoszczędzone kilkadziesiąt złotych w tym przypadku postanowiłem dołożyć do pamięci RAM, która nie była najtańsza, ale przede wszystkim tutaj mamy po pierwsze dwie kości, czyli prawilnie dual channel, co nie ograniczy procesora i są to kości na dzień dobry dość szybko taktowane jak dla tej jednostki, bo 3200 MHz CL16, ale ja nie ukrywam, że chciałbym te pamięci nieco jeszcze podkręcić, żeby dać dodatkowy boost, bo nie od dzisiaj wiadomo, że w przypadku zintegrowanych układów graficznych im szybszy RAM systemowy, z którego ta karta graficzna korzysta, tym lepiej i na tym lepsze wyniki możemy liczyć w grach. Ale nie chciałem iść koniecznie w 3600 od razu z uwagi na cenę, bo ta nie pozwoliłaby mi na zakup kolejnego z podzespołów. Czyli nie najgorszego dysku, w tym przypadku właśnie już M2, a nie SATA, to jest doskonale Wam znany NM620 od Lexara. Dysk, który uważam, że w przypadku tego systemu ma sens, nawet jeżeli ktoś by w przyszłości chciał go rozbudować, bo mamy już bardzo dobry dysk systemowy i wystarczy dołożyć jakiś pojemniejszy, nawet już wtedy zwykły SSD 2,5-calowy jako dysk nadany i mamy naprawdę fajny zestaw. No teraz jakiś dysk twardy do tego. No myślę, że 512 to takie absolutne minimum na dzisiaj. Te 256 to jako jeden z dwóch dysków można proponować, ale tutaj na dwa dyski na pewno nam budżetu nie starczy. Oj, to będzie kolejny odcinek serii, bierzemy wszystko, co się da najtaniej. Goodram. No, chłodzenie do procesora musimy koniecznie wybrać, bo bez tego procesor będzie bardzo źle działał. O proszę, z RGB. Tylko kurczę, 1-2 dni dostawy. Aj, nie komplikujmy. I tak podejrzewam, że RGB tutaj nam nie będzie przebijać przez obudowę. Weźmy klasycznego
od AMD Stealtha. No z obudową też absolutnie nie możemy szaleć, więc sortowanie po cenie. Proszę, Gambit, mamy 4 USB na przodzie, widzę, że jakaś wentylacja nawet z boku. Bierzemy, zawsze te 10-15 zł taniej. Maksymalnie 600 zł na kartę graficzną. Róbmy sobie cenę do 660. Może jakiś outlecik fajny znajdziemy. Ten outlecik mnie troszeczkę kusi. Tylko to jest stara karta z 4 GB. Wydajność ma w sumie, wydaje mi się, podobną co ten ARC. Tylko teraz, żeby wziąć ARCa, musimy mieć pewność, czy nasz procesor obsłuży resizable bar. Wybrałem Ryzena z drugiej generacji na płycie B450. To powinno zadziałać. Idziemy z Intelem. Ponownie, jak na ironię. Ten zasilacz to do tego ARCa będzie wymagał końcówki 8-pinowej. 450 w cenie niższej niż 350. Dobra promocja, to bierzemy. I proszę, idealnie, 1498,64 grosze. Piotrek się ucieszy, złoty 36 groszy zostanie w jego kieszeni. Ja nigdy również nie przecinam na zasilaczach, jeżeli nie muszę, a nie muszę nawet przy zestawie za 1500 zł. Chieftec iArena o mocy 450 W w zupełności wystarczy. Co więcej, to jest również, to powinno być widać, zasilacz z certyfikatem 80+, także nawet chyba brąz, jak dobrze pamiętam. Jednostka, która w zupełności wystarczy, nie ma tutaj tak naprawdę nawet oplotów na przewodach. Nie ma nawet pudełka, nie ma kabla zasilającego, ale dzięki temu ten zasilacz, choć solidny, wciąż pozostaje tani. No i jeszcze płyta główna, nie może zabraknąć oczywiście płyty głównej pod procesor i tutaj nie ukrywam, że jest to jedna z tańszych, ale i sensowniejszych konstrukcji. Konstrukcja od MSI A520, soket oczywiście AM4, taki jak wspiera procesor. Mamy na tej płycie wyjście HDMI, ale również DVI, więc bez problemu tą integrowaną kartę graficzną będziemy mogli podłączyć do nawet takich starszych monitorów, jeżeli ktoś będzie chciał. Proszę bardzo, DVI, HDMI i w zupełności możemy wykorzystać pełny potencjał procesora. A skoro ja już mam wszystko rozpakowane i na wierzchu, to lecimy z montażem. Części świeże odebrane ze sklepu, bardzo ładnie mi je wydano. Jestem oczywiście już też zabezpieczony, wiadomo, że tak drogiego sprzętu nie chciałbym uszkodzić. Jedziemy z tematem. To się akurat przyda, bo wziąłem dysk SATA. To już mniej, kawa płyty. Nie ma co. Zobaczymy, czy tu się nic nie pogięło. Nie ukrywam, że procesor mi spadł w międzyczasie. Więc szybka naprawa. Tak jest, jak nowy. Operacja zakończona sukcesem. Procesor przywrócony do pełnej sprawności po tym, jak wychodząc z auta spadł na chodnik. Także nie bójcie się brać wersji OM-owych. Nawet jak spadną, nic im się nie stanie. Być może. Pamięci. Miały być zielone, są czarne. I mamy 2400 CL17. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Mówi się tyle, że dodatkowe 4 sloty będziesz mógł w przyszłości rozbudować, a szczerze, który z was tak naprawdę kiedykolwiek rozbudował pamięć w swoim komputerze? Zawsze po prostu się to przeczeka i potem kupujemy nowy komputer. Pamięci są już za stare, żeby użyć w nowym komputerze, więc realnie te 2 złącza wystarczą, chociaż te 8 GB tutaj to już nawet na dzisiaj jest trochę średnio. Teraz byłby ten moment, w którym zamontował tutaj dysk M2. Tylko że takiego dysku nie ma. Ach, solidne chłodzenie od AMD z już nałożoną od razu pastą. Płyta ogólnie bardzo biedna. Nie sądziłem, że coś takiego jeszcze kiedyś spotkam. Taka ciekawostka. Na tej płycie drugi wentylator od obudowy nie przewiduje nawet regulacji obrotów. Także to jest już tylko zasilanie, znaczy regulacja przez woltaż. Tak, ten pierwszy ma normalnie 4 piny, tak tutaj nawet na tym oszczędzono. To w zasadzie to jest moment, w którym trzeba to umieścić w obudowie. Jestem ciekaw, co sobą prezentuje ta obudowa. Pewnie gdybym robił to na wyścigi, to cały zestaw bym, nie wiem, w 15 minut złożył, może nawet nie. Skoro ja wszystkie podzespoły mam wypakowane, to zacznę tak naprawdę od procesora. Jeszcze stary, dobry soket AM4. Oczywiście nie należy zapominać o prawidłowej orientacji procesora. I można od razu założyć chłodzenie. Chłodzenie nie jest duże, więc tutaj bez problemu nie będzie przeszkadzało przy montażu nawet w stosunkowo niedużej obudowie. Ale pierwsze co zrobię, to usunę fabryczną pastę termoprzewodzącą, która w żaden sposób w zasadzie nie była zabezpieczona. I przez to podejrzewam, że nawet nie jest taka wyschnięta, ale damy coś lepszego, żeby mimo wszystko to wprowadzanie ciepła było efektywne. Jest jon, alkohol w końcu. Bez alkoholu to nie zabawa, nie? Co to za zabawa, składanie komputera bez alkoholu? No, od razu wygląda to inaczej. Po pierwsze, najpierw trzeba zdemontować mocowania.
Tutaj wkręca się chłodzenie bezpośrednio w backplate i klasycznym sposobem, czyli na ziarnko grochu. Chociaż zrobimy sobie X-a, to będzie ziarnko grochu w postaci X-a. Po pierwsze wentylator. Najpierw tylko z grubsza sobie to oczywiście zapinam. Teraz jak już wszystkie cztery siedzą, to po przekątne klasycznie, po kilka obrotów. Jednym montażem załatwiłem montaż i karty graficznej i procesora. Czyż to nie piękne? I teraz te pamięci, do których tyle dołożyłem, dodatkowo kości posiadają radiatory, więc one nie powinny się jako specjalnie przegrzewać. Od razu dwie kości, tak żeby dual działał i 16 giga w zestawie jak za 1500 zł. Pewnie niektórzy stwierdzą, że to szaleństwo, ale ja uważam, że to wcale na dzisiejsze czasy nie jest tak mało, tym bardziej, że częściowo z tego RAMu właśnie będzie karta graficzna korzystała. Śrubki do przykręcenia dysku, bo to jest następne, co mi zostało do zrobienia. I gdzieś ten woreczek przepiłem. Bez alkoholu to nie zabawa, nie? A widzicie, czasami przydaje się nagrywać to, co się robi, bo co zrobiłem ze śrubkami od instalacji dysku? Oczywiście wyniosłem do śmieci z resztą plastików. Na szczęście było to widać na nagraniu i śrubki wróciły. Sam dysk nie ma żadnego dodatkowego radiatora, żadnego dodatkowego radiatora. Nie ma również na płycie głównej. Trochę szkoda, ale Lexar NM620 się jakoś specjalnie nie grzeje i muszę jeszcze iść po inny wkrętek. I obczajcie to, że większość komputera jest tak naprawdę złożona, bo to, co mi zostaje, to jest zainstalowanie tego razem z zasilaczem w obudowie. Woreczek śniadaniowy, tylko taki większy. Zamiast blachy producent postawił na tekturę. Może to jest blacha? Coś pomiędzy blachą a tekturą, ale patent. Zobaczcie, żeby to się przypadkiem nie zgubiło, producent sobie wymyślił, że śrubki przytwierdzi blaszką, która trzyma sloty od śledzi, od PCI. Co, czego by nie mówić, obudowa ma dwa USB 3.2 albo 3.0 w zasadzie. I to tyle z dobrych wieści. Okej, nie zapomnijmy naszej tacce. Powiem wam, że ta tacka jest z grubszej blachy niż obudowa. Jak wypycham palcami, to bardziej pracuje obudowa niż ta cienka aluminiowa tacka. Matkownica w sumie od złączy. Okej, okay, nasza karta graficzna wydaje mi się, że jest dwuslotowa. Najlepiej od razu wyłamać teraz tą blachę, bo tutaj oczywiście jeden śledź tylko jest odkręcany. Tak bardzo starałem się zamontować tą blaszkę, że cały tył obudowy wygiąłem, że teraz o jakieś 3 mm płyta główna odstaje. Muszę tu z powrotem całość cofnąć. To się po prostu gnie jak koperta papierowa. Zanim przejdziemy do kabel managementu, oczywiście jeszcze zamontujemy nasz dzielny dysk SSD. Tutaj producent nawet zaznaczył, że to jest miejsce na SSD. Chyba coś takiego sobie wymyślił, żeby za dużo tych śrubek nie montować. I nasz piękny zasilacz. Tutaj istotna rzecz, ten zasilacz, mimo że ma 450 W tylko, to faktycznie 400 tak naprawdę ich przekazuje na linię 12 V, ale jest to tylko jedna linia, zatem nawet mocniejsze karty graficzne nie będą miały problemu, żeby zaopatrzyć się właśnie w prąd. W tym układzie to będzie jedyny wentylator, który będzie wydmuchiwał powietrze z naszej budowy, ponieważ będzie je zasysał ze środka budowy i wyrzucał górą. Podpinamy naszą SATę. Proszę, proszę, płyta główna, mimo że dosyć tania, ma USB 3.0 wyprowadzone. Chwileczkę się obawiałem, czy będzie, ale jest. Cudownie. Trudno mi wierzyć, że po raz kolejny wylądowałem z kartą Intela w ręce. W takich warunkach ciężko o coś innego obecnie. Zastanawiam się, co Dawid wybrał. To jest niesamowite. To jest karta, która jest naprawdę klasy bardzo niskiej, a mimo tego Intel doposaża ją w zasilanie 8-pinowe, czyli takie dostarczające do 150 W energii ponad te 75, które dostarcza slot PCI Express, czyli teoretycznie ta karta jest gotowa przyjąć ponad 200 W energii. Oczywiście tyle nie pobiera, ale mimo wszystko 6-pinowe złącze ułatwiłoby dobór zasilacza. Także Intel, proszę robić notatki. Teraz najgorsza część, czyli układanie kabelków w obudowie, która praktycznie w ogóle o tym nie myślała podczas momentu projektowania. Czy się tego spodziewałem? Tak. Czy liczyłem, że będzie lepiej? Też. W takich sytuacjach obudowa praktycznie z tektury jest faktycznie pomocna, ponieważ cóż, zniesie całkiem wiele wybrzuszeń. Nieprawda, że wyszło bardzo estetycznie i faktycznie sami nie wierzycie, gdzie ja te kable poupychałem? No są z tyłu. Ale czy to zadziała? Thank you.
Bardzo podstawowa budowa w zasadzie z bardzo ograniczoną filtracją, ale też dzięki temu nie potrzeba żadnych filtrów przeciwkurzowych. Niestety ta obudowa praktycznie nie posiada miejsca na aranżację kablowania. Tych przewodów jednak na szczęście dużo tutaj nie będzie. Oczywiście zasilacz będzie zainstalowany wentylatorem do dołu i ten wentylator w zasilaczu również będzie robił za wentylator, który wyciąga powietrze na zewnątrz. Producent również nie przykręcił dystansów do płyty głównej i ja to właśnie mam zamiar teraz zrobić. Płyta przykręcona, to co mi zostało, to tak naprawdę rzecz najbardziej upierdliwa, czyli podłączenie wszystkich przewodów. Tych na szczęście nie ma aż tak dużo, a ponieważ to jest tania obudowana, również nie ma nie wiadomo jakiego wyposażenia, nie ma tu żadnego podświetlenia RGB, żadnych kontrolerów RGB i tak dalej. Ja już mam w zasadzie cały komputer gotowy. Dodałem w zasadzie dwie rzeczy od siebie, czyli zaślepkę, bo obudowa tej z tyłu nie miała, żeby to wyglądało lepiej, schludniej. No i zastąpiłem oryginalną pasę termoprzewodową wodzącą MX4. Całość wygląda bardzo biednie, przyznaję się bez bicia, ale jest to zestaw tani, w którym przede wszystkim ma liczyć się wydajność. Czas więc zainstalować system i przede wszystkim w BIOSie spróbować jeszcze nieco delikatnie, chociaż troszeczkę ramy podkręcić. A testy wydajnościowe zrobimy razem z Wojtkiem. Sam już jestem ciekawy, co przygotował i się zastanawiam, czy te nasze zestawy nie będą czasami dość podobne. Mój zestaw już gotowy. Przybył do mnie Dawid ze swoim zestawem, bo oczywiście tak, to jest mój przeciwnik i to z nim będę się mierzył. Dawidzie, podejrzewam, że nasze zestawy mocno się nie różnią, ale no nie, może mnie zaskoczysz. No w kwocie do 1500 zł chyba nikt za bardzo nie poszaleje. Także co, mamy przygotowanego Cyberpunka. Najniższe ustawienia jest FSR, czyli też Super Resolution tak zwane. Tak. Na trybie wydajności tutaj będzie dosyć mocny upscaling, no i rozdzielczość Full HD. Także no to jest najmocniejsza gra, właściwie najbardziej wymagająca w całym zestawieniu i Cyberpunk. Też od niej zaczynamy, bo jak pójdzie Cyberpunk, to cała reszta bez problemu. Tak. 3, 4. Okej, okay. Żebyśmy nie wiedzieli, żeby tak, były jest emocje. Wy będziecie widzieć, co się dzieje. Ten test trwa w okolicach chyba minuty, coś koło tego. Jak się skraszuje, to też będziecie widzieli. Podejrzewam też, że równomiernie się nie uruchomią, bo może być różnica w szybkości ładowania testu. No są faktycznie ciche. Obydwa te komputery są zaskakująco ciche i dosyć przy tym... No, myślę, że chyba za dużo szczegółów nie zdradzimy, biorąc pod uwagę, że mieliśmy ograniczony budżet. Dość jasne jest, że w obu przypadkach w zasadzie bazujemy na zintegrowanych układach graficznych. Stąd też i testy w rozdzielczości zaledwie albo aż Full HD, bo w zasadzie jak chodzi o statystyki Steama, to jest nadal najpopularniejsza rozdzielczość do grania. Mamy pierwszy wynik. O, mój pierwszy skończył. Był szybszy, czyli faktycznie szybsze ładowanie. Kabel management, udało Ci się to jakoś pomontować sensownie w środku? Poproszę na same pytanie. 30 klatek i 40 klatek. Wojtek, jak Ty to zrobiłeś? No, odpowiedź możesz znaleźć tutaj. Co to za karta w ogóle? U mnie nie ma zintegrowanej karty, u mnie jest karta graficzna, potężny układ Intel Arc A38. Praktycznie Integra, tylko że taka przeniesiona na własne PCB, ale mimo wszystko mocniejsza od Integry od AMD. Co lecimy? Może GTA? GTA. Słuchajcie, jeszcze nie GTA. Nie pozwoliłem Dawidowi tego tak szybciutko pod dywanik zamieść. Odpaliliśmy testy jeszcze w średnich ustawieniach, gdzie okazało się, że uzyskałem nawet wyższy wynik niż na tych najniższych. Może być to kwestia tego, że u mnie jest troszkę mniej pamięci. Może być kwestia tego, że to był też właśnie pierwszy przebieg, więc więcej się tu rzeczy działo. Tutaj ta wydajność jednak spadła i ten rozstrzał się zrobił jeszcze większy. I no tu już gra w zasadzie praktycznie niegrywalna na średnich ustawieniach. Widać ewidentnie, że ta zintegrowana karta graficzna jest dużym ograniczeniem. Było ciężko. Wydajności, o, delikatnie powiedziawszy, a tutaj praktycznie cały czas mamy na limicie grywalności. Nadal nie schodziło poniżej 30, dopiero na najwyższych ustawieniach, co też przetestowaliśmy, były te spadki poniżej 30. Mimo tego i tak ten średni FPS wyszedł ponad 40, także ta wydajność ciągle jest blokowana tak naprawdę przez procesor i to te spadki też były przez procesor moim zdaniem. Więc jakby, no cóż, zobaczymy, czy tak samo wyjdzie w kolejnych grach. Czyli GTA. GTA. 4. Oj, kurde, minimalnie szybciej kliknąłem. Ajajaj. No, zobaczymy. Milisekundy. Tutaj ten test jest dużo dłuższy, więc pewnie większość tego wytniemy. Okej, testy GTA były dosyć ciekawe. Bardzo ciekawe. Na niskich ustawieniach okazało się, że idą prawie że łeb w łeb. Tam 15 FPS-ów było u mnie przewagi. Tak, 15-17, przy czym w obu przypadkach, również tutaj na zintegrowanym układzie graficznym, to było powyżej 60 FPS-ów, a średni 72 FPS-y. Tak, i tu były znacznie mniejsze spadki takie chwilowe. Ten zdecydowanie, niezależnie od ustawień, na procesorze po prostu co chwilę przycinał i ten niski FPS u mnie był gorszy. Mimo, że średni te 15 FPS-ów więcej, około 87 wyszła średnia. Tak.
Tak. U ciebie tam te 72 z haczykiem. Ale dosyć równe i tutaj dużo szybciej wszystko się ładowało. Tak, to jest kolosalna różnica. 8 GB RAM-u u mnie to jest jednak dramat. Ale tymczasem został nam ostatni test, żeby tego nie przedłużać. Lecimy z Forza. Naciśnij równocześnie, oba. Dobrze, tak jest tym razem i jedziemy. Podejrzewam, że twój znowu dużo szybciej się wczyta. Tu mamy teraz pierwsze kaszowanie za nami, więc to był jeszcze większy dramat, ale mimo wszystko szybszy dysk, szybsze pamięci, więcej pamięci, szybszy procesor, to wszystko przekłada się na dużo większy, szybszy pobór mocy tak naprawdę. To też. To nie ma dedykowanej karty graficznej w zasadzie, więc... Jeżeli na prądzie wam zależy, żeby oszczędzać, to ten zestaw będzie pobierał, żeby nie skłamać, 2-3 razy mniej energii. Ta karta Intela, która generalnie jest niespecjalnie szybka, jak widać, ale pobiera tutaj ze 100 watów, myślę, że może ciągnąć tak naprawdę. No to będzie oczywiście dla Piotrka do rozsądzenia, co jego zdaniem będzie wybierze, lepszym wyborem. Czy komputer na teraz, wydajniejszy, w zasadzie w każdej grze i przy każdych ustawieniach, nawet najniższych. Trochę upierdliwy, ale jednak. Czy zupełnie jednak platformę inaczej skonstruowaną, kosztem wydajności. Przyszłościowo. A no tak, oczywiście, to już się zakończył. Jak żeby inaczej. Ustawienia niskie za pierwszym razem. I mamy tutaj 37, no to grać się da, niekoniecznie kompetytywnie, więc gdybyście chcieli w tą Forzę zagrać sobie w internecie, no to średnio. A tutaj też już mamy wynik i jest prawie dwukrotnie więcej. Tak, ale warto, Forza ma akurat bardzo fajnie wyniki przedstawione i warto zwrócić uwagi właśnie na szczegóły, zachowanie procesora w jednym, jak i w drugim komputerze. Dokładnie i co tak naprawdę ogranicza wydajność tych zestawów. Nie? No w każdym razie, jakby nie patrzeć, tutaj ograniczeniem jest zdecydowanie karta graficzna, gdzie u mnie jest to typowo procesor i on to limituje. Podejrzewam, że ponownie możemy za chwileczkę zrobić jeszcze te testy na wyższych ustawieniach. To co, Wojtek, ja już skończyłem. Zabawne. Tak, tak, zdecydowanie tutaj dwa testy przeszły, a mój dopiero uruchomił ostatni z testów. No to jest kolosalna różnica, nie ukrywam, trzeba mieć cierpliwość do tego komputera. Ale jak już się załaduje, jest wydajny i prawie dwa razy wydajny. W tym przypadku nawet na wysokich ustawieniach spokojnie na tym komputerze pogramy. Tu już jest granica taka nie bardzo, poniżej 30. Ja widzę, że od początku wejść na tej granicy. No. 30 FPS-ów w Forzy to jest... 36, przepraszam. No, widzisz, byś mi ujął. To nie jest próg do grania w gry wyścigowe. No, obydwa komputery mają swoje przywary. No, w tej cenie, no nie oszukujmy się, jest to jakby zestaw. I tak jestem zaskoczony, że faktycznie da się do 1500 dożyć zestaw, który jest nawet na ten moment bardzo w sumie dobry do grania. Do Full HD? Tak. Szczerze, jak ja bym sam miał kupować i bym chciał zestaw na teraz do grania, dokładnie. Nawet na to bym nie patrzył. Bo to też nie jest taka kwota przy obecnej inflacji, żeby te 1500 za 2-3 lata zapomnieć i okej, kupiłem, już nic nie jest teraz warte, kupię sobie teraz nowy komputer. Za dużo pamięci na tych wysokich. Za dużo pamięci na tych wysokich. Nasza rola się tutaj kończy, teraz niech wejdzie na scenę Piotrek i powie, który zestaw zrobił na nim większe wrażenie i który z nas tą wojnę wygrał. Tak naprawdę ja uważam, że decyzja należy do was, więc w komentarzach możecie pisać, gdybyście mieli to 1500 zł do wydania, co byście wybrali, a macie tutaj pełen obraz sytuacji. Bo decyzja jest trudna tak naprawdę i mam dwie sytuacje przed sobą. Jedna, że chcę grać tu i teraz i wtedy to jest, myślę, że wybór wypadł na Wojtka komputer. I druga sytuacja, w której w jakiś tam sposób liczę, że ta platforma jest przyszłościowa i wtedy zdecydowanie myślę o komputerze Dawida. To, co te komputery wyróżnia, to to, że są lekkie i ojeju, to już czuć, że nawet nie ma karty graficznej, to jest naprawdę, może być mobilny komputer. Kulturalnie jest to wszystko poukładane. Wygląda, no wiadomo, że nie ma tu co oceniać zbyt dużo, bo nie ma podświetlenia ani żadnych drobobarów. Tu mam wrażenie, jakbym dostał półprodukt, bo jest bardzo kulturalnie, ale pusto po prostu. No ta brak karty graficznej zdecydowanie rzuca się w oczy. Kultura pracy, no tutaj też nie ma co oceniać zbyt wiele, bo obydwa są bardzo, bardzo ciche. No nie ma tutaj żadnego porównania na zasadzie, ojej, ten hałasuje, to ten mi nie będzie przeszkadzał. Ta obudowa tutaj, to już w ogóle... Trochę więcej serca mam do tej. To jest trochę ładniejsze i trochę tak mimo wszystko się wydaje delikatnie porządniejsze, a to nie dość, że już się wypalcowało tak obleśnie. Także ta obudowa, powiem wam, że naprawdę zagrać sobie w LOLa, to jest moje minimum i coś tam może przymontować. Myślę, że 1500 zł to jest zbyt niska kwota, żebym myślał o rozbudowie. Gdybym się dorobił, liczyłbym, że się dorobię pieniędzy, i kupię po prostu od zera, nie chcę już widzieć tego komputera, bo po prostu nie chcę grzebać się w czymś takim. Dzisiaj postawię na komputer Wojtka i moje 1500 zł ląduje
Do niego 1500 zł, rozbudowa. Nie, nie, to już wolę. Ale co wy byście wybrali? To mnie najbardziej interesuje. Będziemy czytać komentarze z ciekawością. Dajcie znać swoją wizję tego i jaką sumę następną uderzamy. Pewnie pójdziemy po kolei coraz wyżej. Do zobaczenia w następnym odcinku.